Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Dziś chcę pokazać Wam prostą sałatkę śledziową. Ta sałatka śledziowa składa się z następujących składników. Mam już wszystko przygotowane. Śledź, to są śledzie w oleju, które sama robiłam, 4 płaty. Filmiki są wcześniej podane na kanale. Jak zrobić te śledzie w oleju? Według receptury mojej mamy. Później jest marchewka pokrojona w drobno, ziemniaczki, buraczki oraz cebula. To są składniki, które służą do naszej sałatki. Zrobię sos do tej sałatki. To będzie nam potrzebne cztery łyżki naszego greckiego jogurtu. Cztery łyżki. Dwie. Trzy. I cztery. To jest potrzebne. Do tego łyżka majonezu. Majonezu. I 1/3 świeżego pieprzu. Mamy. I teraz to wszystko trzeba wymieszać. A więc nasz sos jest zrobiony. Teraz bierzemy miseczkę. Moją miseczką jest to. Wkładam pokrojone w kostkę te moje śledzie. Do tego skropię z połową cytryny, sokiem z cytryny połowy. Tu mam cytrynkę i skropimy te nasze śledzie sokiem z tej cytryny. Jest. Teraz to ładnie wymieszamy. Ładnie rozłożymy na naszym półmisku. Do tego dodamy cebulki pokrojonej drobno na nasze śledzie. Jest. Jeszcze może łyżeczkę damy. Ładnie są przykryte. Ta cebulka wyłapie olej, w którym były te śledzie. O, jest, ładnie. Mamy. Teraz na tą cebulkę położymy naszą marchewkę. A wcześniej to powinniśmy dodać naszego sosu jogurtowego na tą śledzie z cebulką. Ładnie rozprowadzić. Y
Trochę się człowiek nie pomyślał i sobie kłopotu narobił. No ale zawsze można wybrnąć z tego problemu. Więc jedną połowę smarujemy naszym sosem i na tą połowę rozprowadzamy naszą marchew. I dodamy tutaj naszego sosu. Jest. Sunię. I na to kładziemy naszą marchew dalej. O. I mamy. Tak, kładziemy śledzie, skropimy je z połową cytryny, sokiem z cytryny połówki. Do tego kładziemy cebulkę, ładnie rozprostujemy. Na cebulkę kładziemy nasz sos. Później na tym sosie kładziemy naszą marchewkę. Na marchewce kładziemy nasze ziemniaczki. Ja mam pokrojone w kostkę, a można też tak zrobić, że można ładnie zetrzeć na tarce. A ja sobie pokroiłam, bo chciałam, żeby to było bardziej wyraziste. Mamy tą naszą marchewkę, solimy. Tak. Troszeczkę pieprzymy. Jest. Później na tą naszą marchewkę kładziemy nasze buraczki. Marchewkę, ziemniaki czy buraczki można też zetrzeć. Ja w tym wariancie zrobiłam pokrojone. O, mamy nasze buraczki i ziemniaczki rozłożone ładnie. Też solimy i pieprzymy. Jest. No i wykładamy nasz sosik. I ładnie rozprowadzamy. Mamy już ładnie zrobione i na samym końcu mamy serek. Ja już kupiłam serek starty, ale można kupić w kawałku i ładnie zetrzeć. I mamy gotową naszą sałatkę. I w takim efekcie końcowym mam moją sałatkę ze śledzi. Jest to sałatka warstwowa. Mniej więcej ona tak wygląda. Tu jak tu widać. Ja zrobiłam to, jak mówiłam wcześniej, w formie drobno pokrojonych kawałków. Natomiast można to zetrzeć na tarce. Jest przepyszne. Spróbujcie. Mój przepis jest taki. A wy, czy też spróbujecie? Posmakujecie? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Dajcie suba, wciśnijcie dzwonka, lajkujcie, rozpowszechniajcie. Jeśli jesteście moimi subskrybentami lub nie, to dziękuję, że oglądacie, a jeśli nie jesteście subskrybentami, dajcie suba. Nic was to nie kosztuje, a mnie ucieszy. I do zobaczenia do następnego razu. Pa!